Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiejszy film zaczniemy od otworzenia paczki ze sklepu Gryzonie. I Melcia zaproszę do oglądania. A dzisiaj w ogóle też po raz pierwszy mele tutaj wypuściłam na cały swój pokój. Więc to jest pierwszy raz meli w tym pokoju. Melunia, chodź tutaj. Będziemy otwierać paczkę. I tak wygląda paczka. Zaraz oczywiście Wam pokażę całą zawartość. Tylko jeszcze pokażę Wam Melcie w ogóle. Ona tam sobie chodzi. No jest widać, że trochę przerażona. Mela, co to za gryzienie mi szafy? Co to ma być? Czemu gryziesz szafę? Zobacz, ci tak idzie niepewnie. Melcie, zobacz, mam dla ciebie płatek grochu, poproś. Co, jeszcze chcesz płatek grochu? To chodź. Obrót. Smaczne. Ja najpierw wyciągnę właśnie. No już tu Malawic trochę się oswaja i idzie w naszym kierunku. Tak? Chodź tutaj do mamusi, chodź. Spaczka, prawie cała dla ciebie. I tak, pierwszą rzeczą jest paśnik z firmy Trixie. Właśnie w formie kuli. Zastanawiałam się, czy taki zamówić i pomyślałam, że wypróbuję. Jeśli nie będzie mi odpowiadał, to dalej Mela będzie miała ten, co ma teraz. A jak nie, no to ten też możemy wypróbować. Kolejną rzeczą są to z ham steak chipsy chyba, tylko już, tak, chipsy brzozowe z marchewką. Melusia, zobacz, co tutaj mam. Chcesz zobaczyć? Gdzie tam proseczek mój? Właśnie ta pudełko. Spójrz, Melcio. Pierwszy produkt dla ciebie. Jeszcze Wam pokażę, z jakiego sklepu zamawiałam. Więc tutaj macie sklep internetowy Gryzonie. I tam jeden gryzoń sobie biega, więc już mamy dwa produkty. Następnie jest to dynia liofilizowana. Jestem ciekawa, czy Melci posmakuje. I to jest z firmy Sushu. Kupując ten produkt, wspierasz okienko życia dla królików i gryzoni. Melcia tu sobie chodzi. Mela, czyżbyś miała w planach zajrzeć do legowiska Mai? I tutaj jeszcze kupiłam, spójrzcie, trawka dla gryzoni. I też myślę, nie wiem jeszcze kiedy to zasieję, ale widziałam, że w instrukcji po prostu wystarczy to zalać wodą i chyba poczekać, potem też za jakiś czas zalać wodą, więc ale tym zajmiemy się kiedyś indziej. Na razie tylko chciałam pokazać, że zamówiłam taką trawę. Ktoś tu się skrada do mnie, zobaczcie. Melcia, czy ty byś chciała już coś wypróbować z tych produktów? Tak, są też rzeczy dla chomików, ale może Wam pokażę później. Na razie pokażę już to co jest dla Melki. Koper włoski. Z firmy Tivo.
Jeśli nie zapomnę, to w ogóle jak tutaj pokazując produkty będziecie mieli napisane ceny. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. W ogóle tu mamy jeszcze więcej ulotek. Tu mamy reklamę. Tak, to jest chyba dla chomików. A tu dziękujemy, że razem z nami już od ponad roku. Dziękujemy za każde polecenie, za każde udostępnienie. Znaczy tu jak fajnie, bo jest nawet napisane imię właściciela, znaczy właściciela zwierzaka, imię po prostu osoby zamawiającej. I dalej, co my tam jeszcze mamy? A właśnie, prezent na Halloween dla Meli. Właściwie to nie tylko dla Meli, bo myślę, że też dla chomiczków. Chciałabyś takie? Podoba ci się? Tu jest nietoperz i taki ząbek. I nawet napis Happy Halloween, więc to Meli dam z okazji Halloween. Jest skład nietoperz, jest to burak, pasternak, owoc aronim. Zresztą możecie sobie tutaj przeczytać zestaw przysmaków na Halloween nietoperz. Jeszcze zamówiłam chipsy naturalne broku z firmy Herbal Pets. I przechodzimy do następnych rzeczy, więc tu mamy sianko. Sianko miętowe z Herbal Pets. Mela już je kiedyś miała i bardzo jej smakowało. No, a Mela tutaj jest. Zobaczcie, ona się w ogóle chowa. I dalej zamówiłam coś, co Mela kocha po prostu najbardziej ze wszystkiego. Jest to groszek gnieciony z Allegii. Znaczy akurat nie z tej firmy najbardziej kocha, tylko po prostu kocha groszek. Bardziej to smakuje, dlatego postanowiłam, że w końcu jej zamówię całą torebkę przysmaków. Właśnie groszku, bo tak to ona po prostu w karmie miała trochę ten groszek, w tej karmie taki junior, chyba też z Allegii, i tam były trochę płatki grochu, dlatego ja jej tak wyjmowałam z tej karmy i ona sobie jadła jako przysmaki, a teraz jej właśnie zamówiłam całą torbę, bo to u niej się sprawdza najbardziej. W ogóle wam pokażę, co Melka robi. Poczekaj, a nie, jednak wam nie pokażę, bo ona już przestała, no nieważne, leci tutaj do nas. Zobaczmy, ile tu masz rzeczy po prostu. I już chyba ostatnia rzecz dla niej. Jest to norka. Z tym, że ta norka była podpisana, że dlatego była tańsza, bo takie norki były droższe, dużo droższe, właśnie typowe dla świnek, a pod tą norką pisało, że jest to norka albo dla mniejszych gryzoni typu chomik, albo dla młodych, małych świnek po prostu. A ona jeszcze jest mała, dlatego pomyślałam, że jeszcze się to dla niej nada. I że może jeszcze się tutaj zmieścić. Jak podrośnie, no to niestety ta norka już nie będzie się dla niej nadawać, bo się do niej nie zmieści. Tu macie, z jakiej jest firmy. Mela już... A, i tu macie od razu cenę 26,50. Mela, nie wiem, co by na to Maja powiedziała, jakby zobaczyła, co to robisz. Ale zobacz, Melcia, tu masz norkę. Jakbyś chciała. Więc taka norka. Nie ma tak, gryź sobie paśnik, tak? I to są dla niej już wszystkie rzeczy, a teraz jeszcze wam pokażę, co zamówiłam dla chomiczków. No i dla chomików wzięłam karmę mikseremę. Wzięłam dla chomika roborowskiego, dlatego że nie było dostępnej dla dżungarskich. No ale myślę, że to też będzie mogła, będzie się nadawać. Spójrzcie, Mela interesuje się trochę tam norką. I jeszcze widzę, że jest tutaj coś, co nie zamawiałam. Więc być może jest tu jakiś gratis. Hamster. Nie wiem, czy to jest jakaś karma, czy to jest po prostu, czy to są przysmaki.
chyba proteinowy pokarm dla chomików i myszoskoczków, więc jakiś proteinowy pokarm dla chomików i myszoskoczków. W granulkach jest to, po prostu widzę, próbka. Ale nie mylę dla Ciebie, tylko właśnie dla orzeszka i chrupcia. Więc to jest dla chomiczków. No i jak widać, paczka jest już pusta. Wszystkie produkty, jakie zamówiłam. Mela, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczysz, Maja się obrazi. Jak zobaczy, co ty robisz w jej legowisku. Wiecie, to jest zły pomysł. Mówię Ci to. To nie jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić. Nie spodoba się to Twojej siostrze. O, proszę, jak się cieszy. Tak, cieszysz się? No na pewno się cieszy z tylu nowych rzeczy. W ogóle Malcia się rozbiegała. Na początku tak tylko była niepewna, przerażona, a teraz spójrzcie na nią. Plusiek już sobie biega. No widzicie? Mela, to miała być norka, a nie legowisko, a ty na tym leżysz. I teraz zastanawiam się, co by tutaj dla niej otworzyć. Co byś, Mela, chciała, żeby ci otworzyć? To, no to na pewno jej dopiero w Halloween otworzę. Albo jakoś zaraz tak przed. Groszek to wiem, że lubi. Mogę jej otworzyć, ale i tak wiem, że lubi. To może mogłaby przetestować. Albo tam dynię. Teraz akurat jest sezon na dynię. Tak jak Wam mówiłam, ja dzisiaj po raz pierwszy odważyłam się Melę tak puścić tutaj na cały pokój. Bo ja wcześniej miałam w planach jej robić takie wybiegi. Jak widzieliście, nawet miałam dla niej kojec, który używałam wcześniej dla chomików. I po prostu tym... W tych końcach Mela miała zagrodzone, gdzie może biegać, a gdzie nie. A dzisiaj właśnie wypuściłam tak po prostu na cały pokój. No ale fajnie sobie widzę, biega, więc myślę, że będę mogła jej robić takie wybiegi właśnie po całym pokoju. I rzeczywiście będzie miała bardzo dużo miejsca. Oczywiście muszę ją podczas tego pilnować. No i Maja niestety musi być w drugim pokoju, bo no inaczej nie może to, inaczej nie może być. Bo po prostu Maja no mogłaby jej coś zrobić. No i puszczamy to, może byśmy wszystko odsunęli, by coś tam dynię dać. Marcia, chodź. Poproś. Cię poprosiła i nie chcę. Powiem Wam, że jestem zaskoczona, że ona tego nie chce. Teraz otworzyłam jej ten groszek z Alegi, bo jak już groszku nie będzie chciała, to naprawdę się zdziwię, bo groszek to jest jej jeden z ulubionych, albo prawie ulubiony przysmak. Obrót. Nie, groszek chce. Czyli po prostu dynia jej nie smakuje chyba. Ale to jest naprawdę dziwne, bo dynia taka świeża, jak jej kiedyś dałam, to ją zjadła. Dlatego naprawdę nie wiem, dlaczego nie chciała tej dyni. Chyba, że jak będzie w klatce, to może jak jej dam do miseczki, to się lepiej przekona. Groszek. Oczywiście test udany, więc dobrze, bo zdziwiłabym się, jakby nawet groszku nie zjadła. Ciekawa jestem, czy będzie w ogóle korzystać chciała z tej norki. I położymy. Co jeszcze byś chciała, ten groszek? Myślę, że wystarczy, Macie.
Za dużo groszku też nie można. Ciekawe, czy tutaj będzie smakować, ale może już innym razem odpowiem, bo za dużo będzie te starowiek na jeden filmik. No i sami spójrzcie, ta norka jest po prostu typowo tylko dla małych świnek, bo nawet tak na sklepie pisało. Ja zapomniałam jeszcze o jednym produkcie, bo tak były na dnie paczki. Są to zabaweczki. Jeszcze takie zabaweczki właśnie dla Meli. Drewniane warzywa i owoce. Tu mamy akurat marchewkę, jabłko i banan. Widziałam, że w sklepie mogą się trafiać różne zestawy. No i trzy nowe zabaweczki będzie miała. I teraz dam do przetestowania tą dynię chomikom. Mam nadzieję, że chociaż im to posmakuje. Tutaj mam kawałek dla chrupka. Ja wiem, że słabo to widać, ale chrupciowi od razu posmakowało i już je. Teraz oczywiście mam tutaj również dla orzecha. Orzech, chociaż jest tak zaspany, że je prawie na śpiąco, to też mu smakuje. Także ja nie wiem, dlaczego świńcy tak nie smakuje. Właśnie to nie tyle, co jej nie smakuje. Ona nawet nie chciała spróbować tego. A chomiki od razu zajadają, więc cieszę się, że chociaż im smakuje, więc będą chomiczki sobie jadły, jeśli świnka nie chce. Ja teraz dam jej też te nowe zabaweczki. Zobaczymy, która z tych zabawek jej przypasuje. Z tego co pamiętam, to pisało na sklepie, że one są pomalowane nieszkodliwą farbą. I jeszcze marchewka została. Znaczy wiadomo, że ona nie będzie się bawiła akurat w tym momencie, co ja nagrywam filmik, tylko najbliżej pobawi się później, jak będzie chciała, to sobie będzie ogryzała. Bardziej, że zobaczcie, jak Mela ostatnio pogryzła domek. Ja ciągle go gryzie, dlatego myślę, że może teraz wzięłaby się za gryzienie swoich gryzaczków. A widzicie, już tutaj się trochę interesuje. Malcia lepiej, żebyś gryzła te zabawki niż domek. Ale ogólnie chciałam wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają te zabaweczki. I też myślę, że świnka będzie chciała je gryźć. Bo tu widać już, że się interesuje. Bo widzę, że to jest prawie to samo, co jej domek. Z tego samego jest zrobione. O, widzicie, już to Mela zaczyna sobie troszkę gryźć. No to możesz gryźć, a nie domek. No teraz gryźcie sobie banonka. Już przestała akurat. Ale widzę, że trochę interesuje się tymi zabawkami. Już mogę tutaj Maję spuścić. Czekaj. Czekaj. Tam idzie kot, mam nadzieję, że nie. Majka będzie go gonić. No niestety był tam kot, dlatego Majka, widzicie, pobiegła go pogonić. No jakbym zauważyła wcześniej tego kota, to bym jej nie spuszczała, tylko spuściłabym chwilę później, ale tutaj są działki, więc ten kot na pewno już się wspiął za ogrodzenie. Kotek już uciekł. Tu przechodzimy też obok kurek. Tak idziemy sobie i zauważyłam, że trawa jest trochę mokra, bo mam buty tak z wierzchu mokre. A nie wiem właściwie dlaczego, bo nie było dzisiaj deszczu. Majeczka, gdzie ty tam się wybierasz? Mam nadzieję, że nie chcesz tam schodzić na dół, bo w ogóle Sonia ma tak, że bardzo tutaj lubi schodzić. Ja z nią jak idę, to ona chce przejść tą kładką i tam schodzi i chce tą kładką przejść. No ale Maja chyba nie będzie tak robić, mam nadzieję. Wracamy ze spacerku? Co, Maja? Wracamy? No już się cieszę. Tak? Idziemy z powrotem. Cieszy się piesek.
Tak, Maja już tutaj, nie widzę, coraz bardziej zostawia, tak? Czy czekasz na mamusię? Czekasz, czy już nie? Trochę mnie zostawia, ale jednak na mnie czeka. Czyli chyba nie chce iść sama do domu. Sama chcesz iść, czy nie? Co, Majeczka? Sama, czy idzie ze mną? Nie, odwraca się. Zobaczcie, jak na mnie czeka ładnie. Co, bawić się chcesz? Co? Co chcesz? Co ty chcesz? Grzeczny piesek, tak? No chodź, chodź, szybciutko, szybciutko. Szybciutko, 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 daj. No szybciutko, szybciutko. No, szybciutko, szybciutko. Do domu, szybciutko. No, leć do domu, szybciutko, gdzie jest dom? Gdzie jest dom? Szybciutko, szybciutko. No, szybciutko idziemy, chodź, chodź. Co, lecimy do domu? Lecimy do domu? Lecimy do domu, szybciutko. Lecimy do domu? Szybciutko, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Tak, bawimy się? To chodź. Po spacerku oczywiście Maja jest głodna, więc będę jej teraz dawać jeść. Tu mam dla niej karmę. Czekajcie, potrzebuję do tego dwóch rąk. I teraz jeszcze. Czystek i już jedzonko gotowe. Spójrzcie, jak tutaj Maja porozwalała w swoim legowisku. Kocyk i poduszkę i co, idzie spać. Już powoli robi się wieczór. Jeszcze jest widno, ale pewnie niedługo zacznie się ściemniać. Tak, tu jednocześnie widzicie Maję i Melę. Majeczka sobie śpi. Mela oczywiście musi tutaj coś kombinować. A ja może zapalę sobie świeczkę. Możecie też w komentarzach pisać, czy chcecie, żebym nagrała Wam w Halloween jakiegoś vloga. Albo przed Halloween coś, nie wiem, może dekorowanie klatki świnki, albo tester. No ogólnie też Wam pokażę, na pewno jak świnka testuje tego nietoperza, ten gryzaczek. No i oczywiście prezenty dla Mai, bo jeśli oglądaliście moje poprzednie filmiki, to widzieliście, że też Mai kupiłam coś halloweenowego. Zuzia oczywiście też ma swój wybieg. Tak jak świnkę, to teraz wypuściłam tutaj Zuzię z terrarium, żeby sobie mogła pochodzić. Dzisiaj na obiad zamówiłam pizzę, jest to wegetariana. Ale sos jak zawsze, ten sam, czosnkowy. Już coraz szybciej się ściemnia, ja właśnie będę zasłaniać już rolety. Widzicie, jest taki zachód. Może tak będzie lepiej widać, ale widzę, że w aparacie tego nie widać, tak? Kochani, jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.